Rozwiążemy zadanie związane z wzorcami, schematami działania. Mamy podane, że wzorzec X, sekwencja X, zaczyna się od liczby 10. Piszę tutaj w tabelce 10 i reguła jest taka, że zwiększamy ją o 5, czyli dodajemy 5, czyli kolejna liczba to będzie 15, a kolejna 20. Y startują od dwójki i zwiększamy o 1, czyli tu będzie 3, tu będzie 4. Wypełniliśmy trzy pierwsze wyrażenia z x-ami i z y-kami. Teraz naszym zadaniem jest zaznaczenie tych par uporządkowanych na poniższym wykresie. Zjadę w dół. Pierwszy punkt ma x równy 10, y równy 2. Sprawdzamy x równy 10, y równy 2. Następny x równy 15, czyli w tym miejscu, y równy 3. I ostatni punkt, x równy 20, y równy 4. Sprawdźmy, co należy wpisać w odpowiedzi. Pytają nas, ile razy wyrażenia y są większe bądź mniejsze niż wyrażenia x. Zobacz, y jest tu 5 razy mniejsze w pierwszej parze. Tutaj również, ponieważ 3 razy 5 to jest 15, i tutaj również 4 razy 5 to jest 20. Czyli y jest 5 razy mniejsze, a x jest 5 razy większe. Zatem y są 5 razy mniejsze, czyli y to jest 1 piąta x. Piszemy 1 piąta, czyli y są 5 razy mniejsze. Zgadza się.